Mam tutaj cztery różne wyrażenia, cztery działania. Chciałabym, żebyś zastanowił się, które z nich są równe minus 2 trzecie. Zachęcam Cię teraz do zatrzymania tego filmu i zrobienia tych działań na kartce. Sprawdzisz się. W porządku, mam nadzieję, że podjąłeś wyzwanie. Teraz sprawdzimy razem, wykonamy te działania po kolei. Pierwsze działanie. 1 dziewiąta dodać 5 dziewiątych. Dodajemy dwa ułamki o tych samych mianownikach. Może pamiętasz, jest to dość prosta sprawa. Mianownik pozostaje bez zmian i dodajemy liczniki. To jest zwykłe dodawanie ułamków zwykłych, najprostsze jakie się da. To jest 1 dodać 5, 6 dziewiątych. 6 dziewiątych to ułamek, który da się jeszcze skrócić. Przez ile możemy skrócić? Możemy podzielić te dwie liczby przez 3. 6 podzielić na 3 to jest 2 i 9 podzielić na 3 to jest 3. Napiszę, co zrobiłam, żebyś wiedział. Uprościłam ułamek, podzieliłam licznik i mianownik przez 3. Zatem wynik to 2 trzecie. Czy to jest równe minus 2 trzecie? Nie. Zatem szukamy dalej. Które inne wyrażenie może być równe minus 2 trzecie? Po prawej stronie mamy takie ciekawe działanie. Minus 1 szósta dodać minus 1 druga. Ile to będzie równe? Tym razem mamy różne mianowniki. Zatem, aby dodać ułamki o różnych mianownikach, musimy sprowadzić je do wspólnego mianownika. Czyli chcemy mieć taką sytuację jak tutaj. Na dole ta liczba, czyli mianownik, powinna być taka sama. Jak to zrobić? Najprościej będzie z minus jednej drugiej zrobić taki ułamek, żeby w mianowniku była szóstka. Potrafisz to zrobić? Myślę, że to nie jest trudne, bo jedna druga to jest połowa. Jeżeli tutaj napiszę połowę, to ile tu muszę wpisać? Muszę tutaj wpisać minus 3, czyli rozszerzyłam ten ułamek do ułamka z mianownikiem 6. Pomnożyłam dwójkę przez 3 i minus 1 pomnożyłam też przez 3, czyli rozszerzyłam ułamek i dostałam ułamek minus 3 szóste. Teraz już wiesz, co z tym zrobić, prawda? Mamy te same mianowniki, czyli na dole zostaje szóstka, a na górze piszemy. Tu mamy minus 1, a tutaj mamy dodać minus 3. To się równa. Minus 1 dodać minus 3 to tak naprawdę to samo, co minus 1 minus 3. Plus i minus daje nam minus. To się równa tutaj na dole 6 i to się równa minus 4 szóste. A minus 4 szóste da się jeszcze skrócić. Ile to będzie? Możemy podzielić licznik i mianownik przez 2. Minus 4 podzielimy na 2 i 6 podzielimy też przez 2. Ile to jest? Pewnie już wiesz. Minus 2 trzecie. Świetnie. Zobacz. Mamy minus 2 trzecie, tak jak chcieliśmy. Zatem tak. To wyrażenie da nam wynik minus 2 trzecie. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Pod spodem mamy minus 1 trzecią razy minus 2. Dlaczego to minus 2 jest w nawiasie? Zobacz, tutaj mamy znak mnożenia i minus obok siebie. W Polsce rzadko zapisujemy obok siebie znaki działań, zatem tutaj wstawimy nawias. Jednak w innych filmach czy książkach możesz się spotkać, że mnożenie i odejmowanie będzie obok siebie. W porządku. Spróbujmy rozwiązać to zadanie. Zwróć uwagę, że tu mamy taką sytuację. Mnożymy liczbę ujemną przez liczbę ujemną. Minus razy minus daje nam plus. Jeśli pamiętasz, jak się mnożyło liczby ujemne, to wiesz, że można te minusy pominąć, bo wynik i tak będzie dodatni. Czyli tak naprawdę będziemy mnożyć 1 trzecią przez 2. A to jest prosta sprawa. 1 trzecia razy 2 to inaczej 1 trzecia razy 2 pierwsze, bo 2 to inaczej 2 pierwsze, czyli to jest 2 trzecie. To nie jest minus 2 trzecie, to nie jest rozwiązanie, którego szukaliśmy. Czyli to wyrażenie nie da nam minus 2 trzecie. I zostaje nam ostatnie do zrobienia. Mam nadzieję, że sam spróbowałeś.
mamy minus 1 trzecią podzielić przez 1 drugą. Jak to zrobić? Kreska ułamkowa to inaczej dzielenie. A podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. Zatem przepiszę licznik, czyli minus 1 trzecia. Zamiast kreski ułamkowej na razie napiszę podzielić 1 druga. Teraz zamieniłam tylko kreskę ułamkową na znak dzielenia. Nic tutaj strasznego się nie stało, ale teraz warto pamiętać, że podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. Już to powiedziałam, także może już to zrobiłeś. Podzielić, czyli to jest pomnożyć przez odwrotność. Odwrotność jednej drugiej to dwie pierwsze. I mnożymy licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Minus 1 razy 2 to jest minus 2. 3 razy 1 to jest 3. Zatem tak, tutaj otrzymaliśmy wynik minus 2 trzecie.